Witajcie na kanale Sypnie Planuję. 23 tydzień ciąży i pod skórą maleństwa zaczynają się tworzyć naczynia krwionośne, dzięki którym skóra nabierze różowego koloru. Maleństwo świadomie już dotyka rączkami i nóżkami, zaciska rączki i piąstki, a nawet próbuje chwytać pępowinę. Nozdrza zaczynają się otwierać, a w dziosłach pojawiają się zalążki już zębów stałych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak 23 tydzień ciąży przebiegł u mnie, to zapraszam do dalszego oglądania. To może zacznę od tego, co się nie zmieniło z poprzednich tygodni, bo brzuszek nadal robi mi się twardy i nawet musiałabym powiedzieć, że coraz częściej bywają te skurcze. I do tego zgaga, która nie chce odejść. Poza tym spanie na boku jest już mi chyba niepisane, bo nawet w środku nocy potrafię być obudzona kopniakami. Także maleństwo zdecydowanie walczy o swój teren i potrzebuje dużo więcej miejsca. Także staram się zasypiać na wznak, ale jak tylko ścierpnę i obrócę się na bok, to zaraz dostaję ekstra kopniaki, mówiąc, że tak jest jej chyba niewygodnie. Do tego parę razy pojawiły mi się jakieś przelotne bóle głowy, ale nie były jakieś długotrwałe, także absolutnie nie nazwałabym tego niczym poważnym. Piłam wodę, więc to pewnie nie od tego. Może to dlatego, że w pracy naprawdę jest teraz dużo do zrobienia. Zostałam zaangażowana w kilka projektów, które mają bardzo napięty grafik, także muszę się skupić w pracy i naprawdę mocno wytężyć swoją ciążową główkę teraz. Szczerze mówiąc, to nie planowałam naprawdę żadnego wysiłku umysłowego, a tu proszę, jednak praca pracą i trzeba się poświęcić, tak jak to wymagają nasi szefowie. Ale nie jest źle, ciągle wyrabiam się w godzinach, które miałam zaplanowane, także jakoś chyba jeszcze dam radę te kilkanaście tygodni. Za to teraz w pracy nie potrafię sobie odmówić kawy bezkofeinowej. Do momentu, kiedy nie pracowałam, dawałam sobie jakoś z tym radę, jednak w momencie, kiedy wróciłam do biura i wszyscy pytają się, czy chcę się napić czegoś gorącego i zazwyczaj w pracy piłam tylko i wyłącznie kawę, bądź jakąś owocową herbatę, to naprawdę jest mi teraz ciężko powiedzieć nie, także przyniosłam sobie puszeczkę bezkofeinowej i to piję w pracy. Ja wiem, że kawa bezkofeinowa zawsze ma jakąś kofeinę w sobie, ale jak na razie nie zauważyłam żadnych skutków ubocznych. Jak tylko przychodzi moja pora spania, to zasypiam jak dziecko, także na pewno ta kofeina, którą wypijam z tych kaw, nie ma na mnie żadnego wpływu. Poza tym w pracy coraz częściej pytają się mnie, czy zrobiłam już jakieś zakupy, bo wszyscy wiedzą, że naszym pierwszym dzieckiem był chłopczyk, więc na pewno mam mnóstwo ciuszków dla chłopczyka, ale czy kupiłam coś dla dziewczynki? I tak, wracając teraz z urlopu, kupiłam przecudne śpioszki, właśnie kilka kompletów. Nie wiem, czy to widać, tutaj w taki wzorek, razem z czapeczką. Mam jeszcze różowy na długi rękawek. Taki słodki, w kwiatuszki. No i co najbardziej mi się podoba, to... Już znajduję. Ten śpiworek z taką prześliczną kokardką. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale w Anglii nie można używać żadnych kocyków ani kołderek do co najmniej pierwszego roku życia maleństwa, dlatego takie właśnie śpiworki, one tutaj mają zameczek z boku. Który po prostu się rozpina i można go rozpiąć do końca. I mamy taki właśnie otwarty śpiworek, który z łatwością pozwala nam na przebranie maleństwa. No i jeszcze nie mogłam się oprzeć takiemu ubrankowi właśnie na zimę, bo nasze dziecko oczywiście będzie zimowe, z przecudnymi uszkami i różowymi policzkami jakiegoś króliczka czy zajączka. W kolorze ecru, ale bardzo mięciusi. Także
Tyle to z naszych zakupów. Jak tylko skończę pracę, to wchodzę na strych i wyjmuję wszystkie ubranka, które mamy po naszym synku. I wtedy będę wiedziała dokładnie, co było kupione tak mniej więcej dla każdej płci i czy wszystkie bodziaki mam z samolotami i samochodzikami, czy jednak będzie można coś użyć jeszcze dla dziewczynki. Szczerze mówiąc, to nie będzie bardzo mi to przeszkadzało, ale chciałam właśnie mieć kilka takich kompletów, jak przyjedzie rodzina czy znajomi, żeby po prostu było widać, że jest to coś różowego, coś po prostu dla dziewczynki. A na co dzień mogą być i nawet samochodziki. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie koniecznie w komentarzach. Może macie jakieś pomysły na filmiki, które chcielibyście, żebym nagrała, to również chętnie wysłucham. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Pa, pa!